Konkursem na najgłośniejszy okrzyk, naprawdę z fajnymi nagrodami, tu już nie żartuję. Będzie oceniać tak zwana rada naszej majówki. W związku z tym proszę o przedstawicieli, tak jak było w zeszłym roku, z każdego domu dziecka po jednym. Krasne? Jedna osoba. Wysłuchajcie, co ja mówię, a nie bezmyślnie krzyczcie. Proszę, Piotrek jest, w zeszłym roku Piotrek, proszę. Na środek. Co to za dom? Proszę, jedna osoba z Ełku, proszę. Gdzie jest Zalewsko? Ja nie powołuję. Wysłaliście. Następny, Ostrołęka, kandydata do Rady Zajówki. A co to jest? Jedna osoba. Proszę. No i oczywiście Białystok, jedna osoba. Szybciutko proszę. Puszki i na pytanie na baru, jak się czują papuszki, on mówi tak. Świetnie się czują, obie zdechły. To są fakty, ale Jarek był wspaniały w tym momencie. Teraz wy jesteście skąd? To wszystko łącze? To wy wszystko wygracie. Chodź kapitanie, po to przyjechaliście? Dobra, jest Rada Osiedla. Teraz bardzo proszę wymienić po kolei swoje imiona i skąd jesteś? Białowieży, Marta Radzik. Imiona? Marta. Ewka z Łomżyska. Kaśka z Przepraszam. Violeta z Gołdapy. Słuchajcie dzieci, patrzcie, udało nam się zgromadzić was tu. Patrzcie z ilu domów. W zasadzie jesteśmy z całego makroregionu. Ci, co nie przyjechali, to jest ich sprawa. Ale ci... Ja wam powiem jedno, słuchajcie. Ja miałem w życiu niewielu przyjaciół. Ale w sytuacji, kiedy ja mam was, mam wielu przyjaciół. Ale takiego faceta jak Mirek poznałem niedawno. Nie słuchajcie, go on przesadza. On zawsze jest to przesadza. Niesamowity człowiek, bez którego ta impreza nie miałaby szans. Dlatego, że on chodził i żegnał nam na jedzenie, na wszystko i tak dalej. Więc myślę, że głównie z tego powodu jesteśmy głównym organizatorem tej imprezy, to znaczy głównym organizatorem od spraw gospodarczych, może tak to nazwijmy. W każdym razie mam nadzieję, że i żywność będzie wam smakowała i że jej wystarczy. Mam również nadzieję, że nagrody będą was satysfakcjonowały, a przede wszystkim życzę wam dzisiaj dobrej zabawy, jutro również i przede wszystkim dobrej pogody, bo ona tak patrzy i... Ośrodek.
czasach zawiści, złości, nienawiści. Taki gest naprawdę się liczy. Wierzcie mi, i ja myślę, wielkie brawa dyrektorowi Godlewskiemu i Marianowi Podlewskiemu. Ponieważ ja reprezentuję w tym momencie nie tylko siebie, ale również redakcję białostockiego Kuriera Podlaskiego, miło mi powitać, nie wiem czy akurat teraz jest to człowiek nieśmiały, redaktora Włodzimierza Filipowicza, zastępcę i prezesa i zastępcę redaktora naczelnego Kuriera Podlaskiego, który przyjechał z żoną i z dzieckiem i chciał zaszczycić nas tu swoją obecnością, a jednocześnie też chcę powiedzieć, że ich tutaj no, wkład jest naprawdę duży i dzięki temu mogliśmy to wszystko robić. Kapitanem w związku z tym, proszę was, najponieślejszy okrzyk. Pierwszą nagrodą jest nagroda niespodzianka, ale zanim do tego dojdzie, chcemy każdemu z domu dziecka dać jedną piłkę. Naprawdę są to piłki wartościowe. Bardzo proszę tutaj. Teraz idą piłki do nogi. Będzie wręczał kapitan Jasio. To gdzie jest co, proszę? Automatycy? Tak. Proszę Państwa, kapitanie, tylko my przez ogień. Gdzie jest Łomża? Tu! Dziękuję. A to? Dostaliście już? To przekażcie nadal, oto. Kto nie dostał piłki? No zaraz. Takie dostaliście piłki. Który z domu dziecka nie dostał piłki? A ta pani przyjechała? No przecież wszyscy dostaliście, tak? Tak. Dobra. Zaczynamy pierwszy... Tego! Ponieważ to są wszyscy, niestety, ale przyjacielem największym, myślę, że ja im mogę pomóc. To wcale nie oznacza, że wygrali. Ale jak widzicie, stoję przy nim. Czy są na naszym spotkaniu dzieci z domu dziecka z Supraśla? Czy są na naszym spotkaniu dzieci z domu dziecka z Elku? Wobec tego, czy są na naszym spotkaniu dzieci z domu dziecka z Białowieży? Tak! Proszę bardzo, chyba były wszystkie domy dziecka, tak? W związku z tym bardzo proszę, jeżeli przewodniczącą ogólną naradę, ja natomiast za chwilę wręczę nagrodę Białowieży za to, że im się chciało. Narady jury trwają. Nie, ty decydujesz, nie ma najważniejsze. Decydujesz, ale oni muszą się podpowiedzieć. Jeśli oni się spierają, to ty mówisz nie. Ja daję wam na to pół minuty. Ale dwa wywołane. Ja krzyczę z Krasnem, nie ma sprawy. Nie przez mikrofon. Czy są na naszym spotkaniu dzieci z domu dziecka z Łomży? Czy są na naszym spotkaniu dzieci z domu dziecka z Krasnego? Oddalenie, tak? Proszę bardzo. Zaczynamy tańczyć. Wszystkie dzieci, które dostały koła,
Ja myślę, że one mogą tak do jutra. W związku z tym dziękujemy. Proszę do nas. Prosimy, naprawdę piękny występ. To nie jest jeszcze koniec. Bardzo prosimy o jeszcze. A jeżeli słucha i inne dzieci słuchają. Przygotuje się do występu Supraś, a później Białystok. Supraś Białystok, pamiętajcie. Dziękujemy ślicznie. Proszę o wielkie brawa. To nie są wielkie brawa, słuchajcie. Proszę o wielkie brawa. Ja prosiłem o wielkie brawa. Dobra. Supraś, proszę. Supraś, Lanie. Supraś. Przed nami droga nie jedna. Droga ludzi do istnienia. Jesteś siostrą i bratem. Jesteś jednym z nas. Szukaj zgody ze światem. Ruszaj, przyszedł twój czas. Daleka droga, przyjacielu. Daleka droga. Rusza nas wielu ku swoim celom. Na własnych nogach.
chorowała, widać po kryjogu. U nas jest teraz ciężko w domu i mama ma dużo kłopotów. Więc najpierw byłem gotów zapytać mamę o zmartwienie, a potem myślę, że nie, nie będzie mamie lżej, gdy dowie się, że ja widziałem jej łzy i wiem, że ona płacze. Zrobię inaczej. Uśmiechnę się najlepszym swym uśmiechem. Uśmiechnęłem się, a ręce mamy szorstkie i trochę surowe objęły mi mocno za głowę. Moje te dziecko drogie, twój uśmiech jest dla mnie jak słoneczko, co świeci spoza ciemnej mgły. Częściej uśmiechaj się do mnie ty. I mama uśmiechnęła się sama, obeschły mamie łzy. Mamy często mówią o tym, jakie z dziećmi są kłopoty. Co? Ja swą córkę uprosił pana. Muszę karmić wciąż przy stole. A ja synka mam, leniuszka. A mnie córka nie chce słuchać. Miś mój mruczy brzydkie słowa. O, jak trudno dzieci chować. Do złota choć na chwilę. Kiedy dorosłe będę lotnikiem lub kosmonautą śmiałym, polecę sobie sputnikiem szybciej od złoty strzały. Jak podwardowski na księżyc trafi kosmicznej podróży, chyba dokonać tego potrafię, gdy będę całkiem szym i może gwiazdkę odkryję nową na wielkim jasnym niebie. Lecz potem, mamo, daję sobie, znów powrócę do ciebie. Mamo, narysowałam ci obrazek zupełnie sama. Na tym obrazku jesteśmy razem. Ja, twoja córka, ty moja mama, a twój syn, mój brat. Podaję ci kwiat. Jesteś pięknie ubrana, uśmiechnięta i bardzo ładna. Rysowałam ci przecież od rana. Tylko mi tu nie wyszło, że ty, mamo, jesteś bardzo, a bardzo kochana. Bo ja mam 74 lata i jakoś skaczę, a wy co? Słuchajcie, teraz w trakcie tego występu Rada Osiedla rozniesie nam trochę żarcia. Pączki, ciastka, także bardzo proszę, żeby nie, tylko Rada Osiedla, żeby nie było bałaganu. Gra!
Nie dam. Nie mam ich chłopców z godami. Nie mogę wołać z Giżyćka. Nie dam. Nie mogę wołać z Białą Wieżą. Nie dam. Nie mam wychowawcy z Białego Stoku. Nie mam wychowawcy z Zalecka. Olecko! Nie dam. Za tyle osoby się zebrało. Dziękujemy Agacie Młynarskiej za to, że zechciała do nas przyjechać. Tak jak pani wie, ona była jeszcze wczoraj, jeszcze rano w Krakowie, dzisiaj jest już z nami. I jeszcze dzisiaj rano. Więc to jest ta telewizyjna dziewczyna, która razem z Jerzym Owsiakiem potrafiła zrobić to, czego nie potrafili zrobić w tym kraju w pierwszym razie. Pierwsze buzi, z czego jestem szczęśliwy, dostał kapitan Jasio Agato, to jest kapitan Jasio. Niesamowita postać naszej majówki. Zna już wszystkich ludzi, oprócz Agaty Młynarskiej, którą teraz poznał. Słuchajcie, na cześć Agaty, hip hip! Hip hip! Hip hip! Agatko, myślę, że mogę tak do ciebie mówić. Chcę ci powiedzieć, że to są dzieci z domu dziecka. Z Krasnego, z Ostrołęki, z Łomży, z Giżycka, z Gołdapi. Z Kaśla, z Białowieży, z Białego Stoku Zełku. Proszę, dajcie głos. Słuchajcie, ja wam chciałam powiedzieć, bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo panu Bogusiowi, że tak bardzo precyzyjnie wytłumaczył mi drogę. Po prostu z Krakowa wyjechałam o 5 rano, żebym mogła tu przyjechać. Więc kura jest na waszą część, a nie na moją. Więc teraz proszę o duże brawa. Na dostępach domu dziecka z Gołdapi Agata Młynarska. Dziewczyna, o której marzy wielu młodych
takich jak wy, chłopaków, dziewczyn i przede wszystkim ja. Proszę bardzo, Gołda. Musimy tam do mikrofonu. Proszę bardzo, ale do mikrofonu. Ale dzieci, odejdźcie proszę. Odejdźcie trochę dalej. Jesteś trochę. Odsuńcie się z studia. No, zaraz trzeba przyjąć. Na tych krzakach zaprasza nas na koncert. Słowicie lądych krzakach zaprasza nas na koncert. Teraz występuje jeszcze instrumenty. No uwaga, ostrołem. Chcemy, tak, i ty z nim odjechała.
Ostatnie chwile stanie, spójrz mi twarz jeszcze raz. Spójrz, panie, co stępi. Brawo! Poczekajcie, ale czekajcie, bo za chwilę wejdziecie mi do brzucha. Poczekajcie. Nie. Teraz wejdziesz ty. Bo to... Gdzie idziemy? Muszę zanieść pasy, bo czy też nie? Do wszystkich zawodniczek i zawodników. Opiekunowie, proszę przeciwdziałać. Ja naprawdę nie mam nic. Ale proszę, proszę. Dziękuję.
ale oni byli na takim. Ta dyskoteka wczorajsza przydała mi się. Dobry dzień. Jakie są uwagi od Robisz zdjęcia w tym kąciku. Możesz teraz stąd będą biegli, to możesz robić zdjęcia, albo stąd z górki będą biegli. Odejdźcie, odejdźcie troszeczkę na bok. Andrzej! Tam na bok, Szybciej!
Yeah.
Ze wszystkim wygustowców. No ale wdusili, patrzcie. O, lepiej. Ile jest? Co jest niekielskiego? Ile jest? Cztery. Dwa spadłości. Dalej. Trzy najmniej. Tak, jak kula ma. Wybij to! Proszę, nie przechodzisz. Nie jest tak. Dobrze się spisałeś, siły. Dobrze to było. Prosimy.
Aktualnie zakończę o 16, tak jak jest według planu? Nie, tym się... Ja mogę patrzeć? Ej! Konkurencje, zabawy grillowe, sztafetowe, biegi przełajowe, rowerowy tor przeszkód i konkursy zręcznościowe. 8 dziewczynki i 9 konkursów chłopców. Po podsumowaniu wszystkich punktów za poszczególne konkurencje, zgodnie z regulaminem, zwyciężył Państwowy Dom Dziecka Białystok 407 punktów. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Państwowego Domu Chłopak z poszczególnych domów dziecka. I tak byśmy się ustawili. Białystok, Ełk, Krasny. Pana dyrektora,
o wręczenie dla poszczególnych placówek pamiątkowych dyplomów dla dyrekcji poszczególnych domów. Nie ma Jerzy Owsiak. W roku przyszłym, jak dobrze pójdzie, to spotkamy się, ale na dni 3. Nie wiem, czy uda mi się to załatwić. Na pewno na 2 dni to mamy już zgodę nadleśnictwa i dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, któremu jeszcze raz serdecznie w tym miejscu dziękuję. On nie przyjechał, bo nie miał po prostu możliwości. Panu Godleskiemu. Natomiast chciałem ewentualnie zapytać was teraz, bo i tak mamy chwilę czasu, co było nie tak, a co było tak. Proszę bardzo. Co ci się podobało, co ci się nie... Może co ci się nie podobało tutaj? Nic. Czyli wszystko ci się podobało. A co ci się podobało? Zabawy. Zabawy? Nie wstydź się, słuchajcie. Jesteśmy tu przyjaciółmi, po to, żeśmy się zebrali. Dostałeś jakąś nagrodę? Nie. Dostałeś nagrody? Patrz na tutaj. Proszę państwa, my właśnie mamy tak zwane nagrody luzaki. Wobec tego wybierz sobie jedną nagrodę. Jaką chcesz? Co chcesz? Piłki tam są. Kto z was jeszcze nie dostał nagrody? Ale nie, ja wam nie wierzę. Tak samo jak ja wam nie wierzę, żebyście zjedli dzisiaj po jednym kotlecie. Aczkolwiek bardzo dobrze, bo zjedliście 400 kotletów, a było nas 320. To jest to taka sama prawda, jak to, że wyście nie dostali nagród. Wybrałeś sobie, pokaż. Zostań tutaj do nas, chodź. A jak ty się nazywasz? Dziadek. A skąd jesteś? Z Praśni. No to jesteśmy przyjaciółmi, ale słuchaj, nie, bardzo często bywam w Praśni. A wiesz co to jest? Chociaż co wybrałeś? No to. Głośniczki do Walkmana. A masz Walkmana? Słuchaj, ty weź udział w konkursie Zaczarowany Ołówek. Może wygrasz, tam bardzo często są Walkmany, dobra? Tak. Proszę. Ja myślę, że może jakąś piosenkę zaśpiewacie, mamy chwilę czasu. Supraś, co? Tak? Proszę bardzo, posłuchamy z Supraśni. Czy już jesteś, Mirek, gotowy? No, może teraz damy rowerowy tłumaczek. Dobra, to teraz chwileczkę rowerowy tu przeszkód i piosenkę. W konkurencjach w rowerowym torze przeszkód nagrodzonych jest 6 pierwszych miejsc, zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Pierwsze miejsce Malachowska Monika Elk i druga Sebastian Białystok. Prosimy bardzo. Drugie miejsce. Sebastian. I Ufniarski Maciej Supraś. Zdancewicz Krzysztof Gołdap. Żeby urozmaicić nasz program, nasze zakończenie, bardzo proszę teraz wszystkie dzieci i wszystkich wychowawców o chwilę uwagi. Mam dla was dwie sprawy. Pierwsza sprawa, ja myślę, że Ela i pan Aleksander, kierownik ośrodka w Malinówce, zasłużyli na szczególne podziękowania, które nie chcemy wyrażać jakimiś materialnymi prezentami, aczkolwiek oni dostaną dwa skromne upominki w postaci latarek, żeby mogli znaleźć nasze ślady tutaj, jak myśmy byli. Natomiast hip hip hura zrobimy dla Eli i dla Aleksandra. Prosimy Ela, prosimy Aleksandrze do nas tu. Słuchajcie, oni po prostu tu pracują, ale oni dzisiaj mają wolne, a oni są z nami. Czy ja muszę wam coś dodawać? Nie! Słuchajcie, hip hip! Hurra!
to chyba żarty robicie. To jak będziecie mnie dziękować, to możesz tak krzyczeć. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 A teraz krzykniemy tak, przygotujemy się. Dziękujemy Elo i Aleksandrze. Dziękujemy Elo i Aleksandrze. To była próba, a teraz. Dziękujemy Elo i Aleksandrze. To są te latarki, którymi będziecie szukać naszych śladów. Dziękuję. Dziękuję ślicznie, a teraz słuchaj. Proszę o ciszę. Cześć! 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 Cześ